Jest rozdźwięk w tych relacjach między tym, co państwo mówiło, a co mówi na przykład prezydent Gdańska, no bo według nich przedstawiciele KOD-u stali spokojni, oprócz tych okrzyków nic tam się nie działo. Tak, ja wiem, oczywiście pan Szumełda mówi, że został pobity przez ONR-owców. Gwarantuję, że jeżeli spotkałby, tak jak mówił, 30 ONR-owców, to wyglądałby zupełnie inaczej niż w wyprasowanej marynarce i zdarty na skórkiem, jak to powiedział. Chciałbym na początku powiedzieć o tej prowokacji, która się wydarzyła się w Gdańsku. Chciałbym przedstawić pełną relację. No ta relacja podawana przez Mateusza Kijowskiego i przez pana Szumełdę, no jest całkowicie odbiega od prawdy. Sami jakby dezawołują się w sposób bezwzględny, podając sprzeczne całkowicie informacje. Sytuacja wyglądała następująco. Pojawiła się grupa KOD-u, około 10 osób przed rozpoczęciem mszy świętej. W trakcie tej mszy świętej tam nie znajdował się pan ani Szumełda, ani pan Kijowski. Przyszli z własnymi flagami, flagi trzymały kobiety. Następnie brali udział w tej mszy. Naprawdę był ogromny spokój. No, ludzie oczywiście nie byli w jakiś sposób zadowoleni, zwracali uwagę na to, że KOD w takich miejscach nie ma jakby moralnego prawa, ale nikt ze społeczności, która brała udział we mszy świętej w obchodach pogrzebowych, nie reagował na to. Wręcz trzeba podkreślić, że ludzie z KOD-u klaskali, brali udział w tej mszy świętej. Eskalacja nastąpiła w momencie, kiedy pojawili się pan Kijowski, pan Szumełda. Wtedy zaczęły padać hasła z tego środowiska o jakiejś bandyckiej przeszłości pana Zagończyka. Zaczęły padać hasła, zaczęły być skandowane: demokracja, demokracja. No to w niesamowity sposób eskalowało. Wielu ludzi prosiło o odstąpienie tych uczestników z KOD-u z organizowanej mszy świętej. Tym bardziej, że należy wspomnieć o tym, że pan Szumełda z panem Kijowskim przyszli w jej trakcie, po godzinie gdzieś, czyli całkowicie to odrzuca argument, że chcieli w niej uczestniczyć. Po prostu to była zaplanowana prowokacja, a ich przybycie miało ją jakby eskalować. W tym momencie, no, mówię, oni nie reagując na prośby ludzi, zaczęli się zachowywać coraz bardziej agresywnie, coraz bardziej budującą taką niechęć wśród społeczności. I to napięcie niesamowicie rosło. Wtedy w tym momencie jakby poproszono o interwencję policji, która tych panów i innych uczestników schodu odprowadziła poza uroczystości religijne. No na pewno, tak jak już powiedziałem wcześniej, no ewidentnie wyglądało to na prowokację. Sytuacja o tym, że pan Szumełda w opinii publicznej mówi o tym, że został zraniony, że została zerwana mu skóra, że został pobity, że starty na skórek, a faktycznie już na uroczystości przyszedł z bandażem na ręku. No jakby wyklucza całą wiarygodność ich historii. My bierzemy w takich uroczystościach zawsze udział jako obóz narodowo-radykalny. Braliśmy udział w pogrzebie u Paszki, gdzie bardzo dbaliśmy o uroczysty przebieg. Również tutaj zachowywaliśmy się wzorowo. No ale trzeba pamiętać o tym, że jeśli pieszy chce przejść na czerwonym świetle podjadzącego tira, no to musi się liczyć z jakimiś konsekwencjami. No tutaj akurat kierowca tego tira wyhamował i ominął tego pieszego. No ale pieszy nie może robić tego w sposób z premedytacją. A według ciebie czym się kierował Kijowski z tym Szumełdą przybywając? Czy to był patriotyczny, czy to był na przykład głos jego dziadka, który uczestniczył w prześladowaniu żołnierzy niezłomnych? Znaczy tego akurat nie wiem, no, co było inspiracją dla tych panów. No,
mogę sobie wyobrazić, puścić swoją fantazję, że jakby ich działalność już nie budzi takiego zainteresowania. Potrzeba im na zapewne męczenników. No i przyszli ze świadomością tego, że konsekwencje będą takie, ale to jest tylko moja fantazja. No, to, że była to prowokacja, no, to chyba nie ulega wątpliwości. Robert Bąkiewicz, Obóz Narodowo-Radykalny. Dobrze, dziękuję bardzo. Dziękuję.